Cześć, Andrzej Ogonowski, SMS API. Witam Was w piątej części wideoporadnika o marketingu SMS. Dzisiaj opowiem Wam o sprawdzonych pomysłach na wykorzystanie komunikacji SMS. Zacznę od e-sklepów. W sklepie internetowym mamy dwa sposoby wykorzystania komunikacji SMS-owej. Powiadomienia SMS oraz kampanie promocyjne. Powiadomienia SMS, czyli informowanie odbiorcy o statusie jego zamówienia. Może to być na przykład wiadomość o tym, że w piątek między godziną 12 a 14 kurier dotrze z zamówionym towarem do klienta. W ten sposób niwelujemy możliwość braku odbioru przesyłki, co może generować nam dodatkowe koszty. Kampanie promocyjne to zwyczajnie poinformowanie klientów SMS-ami o danej promocji, co przy tak efektywnym kanale zwiększa nam sprzedaż. Kolejnym ciekawym wykorzystaniem wiadomości SMS są powiadomienia i przypomnienia. Dzięki temu, że komórkę mamy cały czas przy sobie, powiadomienie o zbliżającej się nawałnicy czy przypomnienie o przeglądzie samochodu dotrze do nas natychmiast. Powiadomienia SMS bardzo dobrze sprawdzają się również jako przypomnienia o umówionej wizycie u kosmetyczki czy lekarza. Kanał SMS-owy jest o tyle interesujący, że pozwala nam na podjęcie interakcji z odbiorcą. Dzięki temu mamy możliwość wysłania zaproszenia do oceny obsługi klienta lub wykonanej usługi. Marketing SMS to nie tylko wiadomości tekstowe. To również wiadomości multimedialne, tak zwane MMS-y, lub inne rozwiązania technologiczne, np. HLR, czyli sprawdzenie sieci macierzystej danego numeru GSM. Wiadomości MMS z powodzeniem wykorzystywane są w branży motoryzacyjnej. Wysyłane są np. zdjęcia nowego modelu samochodu z zaproszeniem na jazdę próbną. Rozwiązanie HLR stosowane jest na przykład w firmach call center. Dzięki sprawdzeniu poprawności i aktywności numeru, firmy te efektywnie wykonują połączenia telefoniczne. Komunikacja SMS ma zastosowania w wielu innych branżach. Może to być windykacja, logistyka, edukacja. O tych i innych branżach przeczytacie więcej na naszej stronie internetowej www.smsapi.pl. Do zobaczenia w kolejnej części. Jeśli chcesz wykorzystać te informacje w praktyce, utwórz konto w naszym serwisie www.smsapi.pl.